Przechodzimy teraz do dodania menu do naszego filmu i robimy to z menu narzędzia tutaj i wybieramy menu filmu. Następnie wybieramy sobie tutaj jedną z kategorii. Ja wybrałem już wcześniej sport i mamy tu powiedzmy pływanie, które myślę, że będzie najlepiej pasowało akurat do mojego filmu. Wybierając sobie właśnie taki motyw powinniśmy pamiętać o tym, że... Standardowo wśród tytułów i tekstów będziemy mieli pewnie podobny motyw, czy wręcz taki sam, który będzie nam pasował do naszego menu. A więc wybierając stąd sport i pływanie, jest to dokładnie ta sama nazwa tego motywu tutaj, możemy użyć pasujących do menu tytułów, napisów itd. No więc warto o tym pamiętać. Ja tego tutaj nie zrobiłem i nie jest to koniecznością, ale mamy właśnie taką możliwość. Przechodzimy do menu, wybieramy sobie menu, które chcemy dodać. Oczywiście wcześniej trzeba je będzie ściągnąć. Ja już to wcześniej zrobiłem. I spójrzmy jeszcze sobie tutaj na te opcje. A mianowicie mamy możliwość automatycznego dodania markerów menu. Oczywiście nie będą one ustawione tak jak my byśmy to zrobili, lecz będą dodane właśnie automatycznie. I spójrzmy tutaj na ustawienia. Możemy na przykład dodać do każdej sceny taki marker menu, co jakiś przedział czasowy, czy wstawić łącznie ileś tam markerów. Po wyborze motywu Klikamy na Kontynuuj, i menu jest generowane. Generowane jest ono właśnie na podstawie tych markerów, które my wcześniej już sobie wstawiliśmy. No i spójrzmy tutaj do tej górnej części ekranu. Tu widzimy właśnie nasze menu, plansza główna oraz menu ze scenami. Zwróćmy uwagę, że tutaj mamy możliwość odtworzenia naszego filmu, czyli tego pierwszego filmu. Następnie mamy możliwość przejścia do scen, a więc przejdziemy tutaj do tego drugiego ekranu z wyborem scen. I automatycznie został też utworzony przycisk slajdy prowadzący właśnie do naszego drugiego filmu. A został on utworzony, bo dodaliśmy tutaj właśnie ten oto marker. Tu po prawej stronie mamy możliwość zmiany jeszcze tła naszego menu. Klikając w tym miejscu i wybierając wideo lub obraz możemy właśnie dodać jakiś inny obrazek, czy też wręcz fragment filmu wideo, który będzie odtwarzany w tle. Tutaj możemy ustawić punkt wejścia, czyli początek tego wideo. Albo użyć klatki statycznej, wtedy będzie to wideo nieruchome. Dodatkowo możemy również zastosować domyślne przejście przed pętlą, ponieważ oczywiście to wideo będzie zapętlone. Będzie to tylko jego krótki fragmencik, który będzie tu odtwarzany. Poza tym możemy dodać również własny dźwięk. Standardowo będzie pewnie dodany jakiś dźwięk z motywu, który wybraliśmy. Możemy tutaj dokonać odpowiednich ustawień i zastosować je do wszystkich menu. A tu na dole widzimy, że czas trwania dla ruchomych przycisków menu wynosi 5 sekund. To wszystko możemy sobie tutaj zmienić. Dodatkowo, klikając na poszczególne elementy, możemy edytować także i je. Możemy tutaj zmieniać czcionkę i tak dalej, zastosować takie ustawienia do wszystkich elementów, czyli do innych tekstów na tej planszy. Prawe kliknięcie w tym miejscu da nam możliwość wyedytowania tego tekstu i to powinniśmy oczywiście zrobić. Na przykład wakacje nad morzem. Zatwierdzamy i podobnie rzecz się ma z tymi oto przyciskami. Także i je możemy sobie tutaj kliknąć. Wyedytować prawe kliknięcie i tu możemy przejść albo właśnie do markera na osi czasu, albo wyedytować ten marker bezpośrednio z tego miejsca. Tak jak już wspominałem, naciskając tutaj na ten przycisk, sceny przejdziemy do drugiego ekranu i tutaj mamy właśnie poszczególne sceny. Także i te elementy możemy sobie dopasować. Jak widać, zarówno tło menu, jak i poszczególne elementy w tym menu. Także i tutaj prawe kliknięcie, edytuj i możemy zmienić. Na przykład ten tekst na wybór scen. Jeżeli będziemy mieli więcej scen, które nie będą się tutaj mieściły, to zostanie utworzona oczywiście kolejna plansza ze scenami. Tak jak mówiłem, tutaj, klikając na poszczególne elementy, możemy je dostosować. Możemy teraz ustawić, że będzie to na przykład właśnie przycisk ruchomy. Tutaj możemy ustawić punkt wejścia na przykład na taki. I dodatkowo możemy jeszcze zmienić tutaj tekst, czyli jego format. W tym momencie to menu jest już gotowe. Zwróćmy uwagę, że cały czas możemy zmienić sobie ten motyw menu na inny, czy też możemy to menu wyzerować, a więc usunąć z filmu. Dodatkowo możemy jeszcze podejrzeć sobie jak to menu będzie wyglądało. Spójrzmy. Tutaj mamy odpowiednie kontrolki. Tym przyciskiem przechodzimy do menu głównego, czyli właśnie do tego. A klikając tutaj wyłączamy to okienko. Spójrzmy, klikając w tym miejscu, przejdziemy sobie do wyboru scen, i rzeczywiście ten przycisk jest teraz ruchomy. Powracamy do menu głównego, bądź też klikając na scenę, przejdziemy właśnie do tej sceny. Spójrzmy, na przykład tutaj. Powracamy do menu głównego. Możemy odtworzyć pierwszy film, czy też przejść właśnie do slajdów. Zobaczmy. A więc menu działa tak jak powinno. Klikamy na zakończ. Tutaj gotowe. I w ten sposób dodaliśmy menu do naszego filmu.